teraz naprawiam tytanowego malucha, bo troszeczkę się rozbił tam po drodze. Pojazd powstawał z kartonów na maluchu. Po prostu na malucha nakładaliśmy kartony, kleiliśmy je i tak przyjechaliśmy. Jechaliśmy przez miasto tym pojazdem właśnie. Główny cel oprócz tego, żeby wygrać Crazy Slide, to? Oddawajcie krew i zbierajcie plastikowe nakrętki i przekazujcie je w dobre ręce. Nasza wokalistka na scenie. Jak przygotowywałaś swój pojazd? A to była taki spontaniczny pomysł. Powstał najpierw ogon. Stwierdziłam, że wejdę w spodnie w jedną nogawkę. Motylki doszyłam i tu płetwa i generalnie było wczoraj wszystko kończone. W sumie nad ranem. Ale efekt jest powalający. Powiedz, kogo się obawiasz najbardziej teraz? Nikogo, jestem najlepsza. Ja wygram. 3, 2, 1, 0. Start! Kapitan Sroka poszedł. Poszedł! Jedzie, leci! Fantastycznie, jak on szybko zjeżdża, ten młody człowiek. Wszelkie opory łamie i szybko, szybko zjeżdża. Rudy 102. 3, 2, 1. Odpalajcie! Deszcze jest spokojne. Powstawał, no, jak to się mówi, ostatniej nocy. Robiliśmy go 4 godziny. Jest to lekki czołg bojowy. Zbudowany jest z ekologicznego drewna. Czołg wygląda potężnie, ale jest lekki. Z tyłu, jak widać, mamy też zbiorniki z paliwem oraz rurę wydechową. Przy zjedzie, jak to się dobrze przypatrzy, widać fajny dym. Co tu jeszcze można o nim powiedzieć? Powiedz coś o tych efektach specjalnych, kto na nie wpadł i jak one powstawały. Efekty specjalne urodziły się u nas w głowie, w naszej wyobraźni, z lat wcześniejszych i wykorzystaliśmy do tego fajerwerki. DJ Turbanie, zagraj nam coś na powitanie. Leć, zjeżdżaj, toć się. Poszli! Slajdę! Zawiadowca dał znak, poszli! Zawstydzili PKP, zawstydzili PKP! Ruszyła! Jak już ruszyła, to już pójdzie wszystko gładko! Mój pojazd składa się z muszli klozetowej, którą pomalowałam sobie na różowo. Cała reszta jest z papieru toaletowego, którego już chyba nie użyję, patrząc na to, co się z nim dzieje. Ale niech będzie, niech zostanie. Natomiast mój strój, no cóż, kreowany na wizerunek pani Dody. Aczkolwiek, no ponieważ się nazywam Laleczka z Saskiej Porcelany, więc tak nie bardzo mogłabym być Dodowa. No to jestem jako, no, Laleczka. Taka po prostu Laleczka, którą można by było stłuc, nie daj Bóg, jak spadnie gdzieś. Wielkie brawa! To on nas ratuje. Przed kryzysem, przed wszystkim. Kapitan Wariatki z Mięsnego! Jadą! Było wiele pomysłów. Stwierdziliśmy, że ten będzie najciekawszy i najfajniej będzie wyglądał na stoku. To jest własnoręczna robocizna, czy jakoś coś kupione, gotowe? Jak to wyglądało? Trochę elementów gotowych, trochę trzeba było poprzerabiać. Są szyte własnoręcznie. Natomiast, no, zamysł był inny, bo chcieliśmy zjeżdżać na łopatach, znaczy na widelcach, ale... Na widelcach? Boże, przepraszam! Mokra się zrobiła. Trudno, przeżyję. Słowo przeżyję w przypadku braci Adam ze słowem bardzo kluczowym. Drodzy Państwo, słyszymy muzykę. Ja nie przeszkadzam. Bracia Adams! Finaliści! I... jadą! Na pochybel! Pięknie, pięknie! Poszli! Just sleeping, jumping.